Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dzień dobry, ja nazywam się Konrad Kapucin, a to jest nowy format na kanale, czyli Rady Konrada. Lepsze niż ty głupie czas na pytanie. A dzisiaj poradzę wam, jak zrobić porządną dramę, żeby ci ją potem ukradziono. Jak to zrobił kto? Mateusz Skarpeciński. A moim gościem dzisiaj będzie James P, który pojawi się troszeczkę później. A teraz intro. Kiedy wstajesz rano i problem się zaczyna, posłuchaj rady Konrada Kapucina. Zanim zaczniemy, sponsorem dzisiejszego odcinka jest... Spysiński Soks! Spysiński Soks! Świeże, że aż nie wierzę. Spysiński Soks. Twoja mama jest pewna, że to jest bawełna. Zawierają oryginalny zapach spysińskich nóg. Popijam sobie kapucinkę, zaraz zaczniemy. A więc tak, w sensie nie a więc ten youtuber, tylko a więc taki wyraz. Zacznijmy od tego, że najpierw musimy sobie znaleźć ofiarę, którą chcemy hejtować. Dajmy na to Sergio Caneloni! To prosty Rosjanin mieszkający w Polsce. Jebany alkoholik. I pewno już by była drama, gdyby nie fakt, że z Serdlem znamy się od kilku miesięcy, tak? Drugim krokiem jest przeszukanie kanału ofiary, obejrzenie co najmniej 3 filmów i zobaczyć, czy warto jest co nagrywać na temat tej osoby. Chociaż czasami nie warto, nie? A trzecim krokiem jest rzetelny film i troszkę śmieszkowy. Ale nie za bardzo, bo Nikodem przesadził z filmem o Eli Gavin, przepraszam, czy o Spasińskim. Ej, słyszałem to, kurwiu! Zamknij mordę, ty pryszczaty chuju! Poczekajcie. Dobra, skoro pozbyłem się problemów w postaci Nikodema, nie pytajcie co mu zrobiłem, spokojnie wróci na kanał ze spokojem, ta? Czas przejść do ostatniego punktu, czyli robienie memów z ofiary. Ale resztę odcinka daję Jemorowi. A teraz reklama. Spysiński Soks. Świeże, że aż nie wierzę. Spysiński Soks. Twoja mama jest pewna, że to jest bawełna. Zawierają oryginalny zapach spysińskich nóg. Halo? Jemor? Witam, z tej strony Majonez i dzisiaj jestem gościem w pierwszym odcinku Rad Konrada Kapucina. Dziękuję bardzo Konradzie za to, że mnie zaproszono i powiem nieco, jak zrobić dramę. Konrad? Konrad, mamy dramę. No i właśnie tak, ale można też cięższym sposobem. Na przykład musimy znaleźć sobie kogoś, kto jest taki jak Eleonora Dławin i chcemy zacząć mówić o niej takie rzeczy jak ty i jesteś i dureń. Ta osoba musi być osobą, która robi błędy na YouTubie i w dupie sobie dłubie. Może to być też taki piękny Apollo, który lubi nosić, jak to prawdziwy wiking, spódnicę i malować sobie paznokcie u stóp na czarno. Potem musimy obejrzeć co najmniej parę filmów na tym kanale tej osoby, która robi błędy dla zachęty i potem gryzie se pięty, bo ta osoba musi dać nam materiał, na podstawie którego napiszemy nasz film, prawda? Na przykład ten film, który może nam oczy wypalić, będzie dobrym materiałem. Możemy nagrać takie coś, że ta osoba jest zła, bo ta osoba wypala oczy, bo pokazuje, no nie wiem, swój ryj na kamerze, tak jak ja teraz. Później, jak macie już dość tego oglądania tych filmów, to możecie po prostu, nie wiem, jednąć toporkiem świątecznym w monitor i nie będzie już ten monitor działał, więc będzie tak jakby wyłączony i nie będziecie musieli oglądać tego. No i ale będzie jeszcze wtedy działać dźwięk, więc polecam jeszcze jednąć sobie głośniki, nie? Chyba, że jesteście sadomasochistami i lubicie sadomasło, to nałóżcie sobie słuchawki, pierdolnijcie sobie taki diss track Eli Gavin na youtuberów.
i później pierdolcie to wszystko, chociaż tego ostatniego nie polecam, jeśli nie chcecie AIDS. Na końcu to, co Konrad mówił, to rzetelność. Rzetelność jest bardzo ważna, ponieważ jeśli zrobisz taki potężny research tego kanału, to praktycznie masz kwity. Generalnie możesz później spamować trochę memami na temat tej osoby, no i tego tak. Tylko jak ta osoba nie ma dystansu do siebie, to zapewne będzie zachowywała się tak jak Ella Gavin i będzie, no, was hejcić bez powodu, ponieważ nie wie, co to znaczy mem. No i będzie miała przesrane i będzie płakać po nocach, srać po kocach, szczać po dywanie i będzie problem, łopanie. I wtedy taka drama będzie trwać długo i Spysiński cię jej nie ukradnie. To tutaj był majonez i cześć. Ja byłem Konrad Kapucin! Zachowuję się jak Milczar w Kubie Komuniście. Ja byłem Konrad Kapucin! I się z wami żegnam. Dobranoc.